Nieumiejętne składowanie odpadów oraz pozostawianie ich w miejscach do tego nieprzystosowanych może niekorzystnie oddziaływać na środowisko, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę przenikanie potencjalnie szkodliwych substancji wraz z wodami opadowymi do gruntu, a później do wód gruntowych. Gdyby w taki nieodpowiedzialny sposób postępować z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi, porzucając je w lesie czy na wysypisku, znajdujące się w nich metale ciężkie oraz kwas mogłyby spowodować długotrwałe zmiany w środowisku naturalnym. Na szczęście takich nieodpowiedzialnych zachowań jest coraz mniej. Mimo że akumulatory klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne, to dzięki umiejętnej utylizacji i recyklingowi stanowią one cenne źródło surowców. Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w 97% można na nowo wykorzystać wszystko to, z czego akumulator jest zbudowany. Ołów, tak jak i większość metali ciężkich, nieumiejętnie składowany czy przetwarzany, może być szkodliwy dla żywych organizmów. Jego wpływ na człowieka niweluje się w procesie produkcji poprzez odpowiednie procedury bezpieczeństwa i systemy filtrów z filtrami absolutnymi włącznie. Dla użytkowników aut ołów, z którego w większości składa się akumulator, jest niegroźny, ponieważ jest szczelnie zamknięty w samochodowej baterii. Tak długo jak blok akumulatora nie zostanie uszkodzony, nie powinniśmy się niczego obawiać. Obudowy akumulatorów rozruchowych są obecnie wykonywane z polipropylenu. Tworzywo to jest w zasadzie obojętne dla środowiska. Z ekologicznego punktu widzenia polipropylen ma jednak tę wadę, że długo ulega rozkładowi. Dlatego tak ważne jest, aby poddać go recyklingowi. Przetworzone obudowy zamienią się w materiał, z którego mogą powstać na przykład nowe obudowy. Wszystkie procesy innowacyjne i nowoczesne rozwiązania produkcyjne, organizacyjne, które stosujemy, wszystkie mają podtekst ekologiczny w każdym etapie. Bo czy szerzej w ujęciu na przykład emisji CO2, czy emisji pyłu, czy bardziej specjalistycznie w naszej branży, to jest potencjalnym, takim mitycznym troszeczkę nawet zagrożeniem, jest ołów, który jest stosowany w tym akumulatorze ołowiowym. Na te elementy zwracamy szczególną uwagę i to nie jest kwestia tylko nasza, tylko taka jest tendencja ogólnoświatowa. Każdy, kto kupuje nowy akumulator, jest zobowiązany pozostawić u sprzedawcy wyeksploatowaną samochodową baterię. Jeżeli tego nie zrobi, sprzedawca detaliczny ma obowiązek pobrania od kupującego tak zwanej opłaty depozytowej w kwocie 30 zł za każdą sztukę kupionego akumulatora. Opłata ta zostanie zwrócona, jeżeli w przeciągu 30 dni kupujący dostarczy do sklepu czy serwisu zużyty akumulator. Ustawą jesteśmy zobligowani do zorganizowania zbiórki z rynku i zapewnienia dostawy do recyklerów akumulatorów. Jeżeli w czasie spaceru w lesie czy parku albo na parkingu samochodowym znajdziemy porzucony akumulator, zgłośmy to służbom oczyszczania miasta bądź straży gminnej lub miejskiej. Uszczędźmy siebie i środowisko. Pamiętajmy, by oddawać zużyte akumulatory do recyklingu. Produkujmy bezodpadowo i nie emitujmy do atmosfery, czy do wody, czy do gleby tych rzeczy, które są potencjalnie niebezpieczne.